I co? Złama się? Pewnie teraz myślisz, że to koniec legendy o tej jakiejś Piz Patrycji. Bajeczki dla dzieci, o gwiazdeczce, co nie świeci, o wierzbie, co płacze, o Made in China laleczce, której wyszły flaki. Myślisz, że this is the end, my friend? Już MC Dorota zwija swój sprzęt, bo teraz będzie paka-paka o jacuzzi i kąpiących się tam chłopakach. O nie, nie, nie! Bo posłuchaj mnie. To jest piosenka o miłości. Nie o HWDP i bansujących laskach w strojach kąpielowych. Jeśli myślisz, że tak będzie, no to jesteś w błędzie. P.I.T.Z. Patrycja! Ona przecież miała wszystko, o czym polecała Filipinka. Perfumy Rykielsonia i pozłacana szminka, złote papierosy i pachnący długopis, tonik Aknosa, ani krem do koloru oczu. Więc czemu siedziała godzinami w oknie PCV plastikowym? W pozycji gotowości, gotowa do miłości. Lecz tylko anioł szpetny do niej przychodził z jednym skrzydłem i z siatką społem założoną na asymetryczną głowę. Oparci o poduszki, jedli dla ptaków okruszki. Ona i on? Sami? W tę złą noc? I nie spali. Bo nie! Bo piętro wyżej kobieta i facet uprawiali głośno seks! Ach, ach, ech, ech! A ślepe echo przez otwarty balkon niosło się i krzyczało: a ty nie, ani już nie, ani jeszcze nie, ani nigdy nie! Hej, ludzie! Posłuchajcie tej historii i zróbcie ją sobie głośniej. Jak krew ją do was zaciśniętej pięści niosę. To nie jest piosenka o lejącej się wodzie. Zbieraj kupony, wycinaj nagrody, bo kto gra, ten wygrywa. Mam 19 lat i niepotrzebna mi osobowość, ponieważ mam charakter.